Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed World. Wiecie co, chcę wam na szybko pokazać, co wylosuję w pakietach z samochodami, nagrodami. Ten pakiet został obniżony o chyba 30%. W każdym razie kosztuje 1750 boostów. Mam 8000 boostów, ale tego tu nie widać, zaraz się pokaże, że mam więcej tych boostów. Zobaczymy, co wylosujemy. Nie chcę was jakby zachęcać do kupowania tych pakietów, bo moim zdaniem jest to najgorsze, co może być, kupowanie pakietów w Wordzie. No ale zobaczymy. Skyline, o kusiewa. O man, dobra, kupujemy następny. Zdobyłem Skyline'a, niby nie tak go najgorzej, ale mam już takich chyba 3 albo 4, nie licząc dwóch wersji. Aha, to jest Roadster. Roadster jest fajny, ale też już go mam. Kupujemy dalej. Zawsze jest jakieś takie podniecenie związane z tym losowaniem kart i to chyba najbardziej Focus RS, takiego samego nawet teraz wybranego. I to najbardziej chyba zachęca graczy do kupowania tych pakietów, ale ogólnie no widzicie, że w większości przypadków to jest kolekcjoner BMW, ciekawe, raczej żadne BMW nie będzie mi odpowiadać. O, Flexora wygrałem. Mam go już, a poza tym był za darmo jakiś chyba czas temu, czy coś, nie, co tam było. Nie wiem, ale w każdym razie jakoś go się zdobywało teraz ostatnio i mam ten samochód. Także zdublowałem właściwie te samochody, które miałem, nawet nie wygrałem jakiejś specjalnej wersji. Jak widzicie, no takie rzadko kiedy się zdarza naprawdę wylosować coś ciekawego, tak? Gdzie jest ten Nissan? No właśnie, no. A, no tak. Tutaj jest. Nissan, Nismo. Jest sporo tych Nissanów. To był czerwony. Gdzie on jest? Kurde, ile ich jest? O, to jest ten. Tego wygrałem i jeszcze wygrałem tego. Wygrałem. Ciężko to nazwać wygraną, no kurde. Nie są zbyt dobre samochody, tylko zdublowałem, można powiedzieć, stany. No i Flexora jeszcze, ale zdobyłem sobie chociaż achievement na te. O, to jest Flexor jeszcze, tak? Jeszcze mam chyba jednego Flexora. O, także tego. 10 modeli, także w sumie wykonałem sobie ten achievement. Mogę sobie odebrać nagrodę chyba. Tak, fioletowy neon, fantastycznie. Nie jestem zadowolony, wydałem przed chwilą 4 dychy na takie coś. Także no, nawet jak jest na promocji, to nie opłaca się tego kupować. No, ja rozumiem, że osoba, która naprawdę chce wydać tam 200 zł w Wordzie, bo ma taką nieodpartą potrzebę i zacząć losować te samochody, to może naprawdę wylosować sobie za te wszystkie boosty jakiś fajny samochód. Zakładając oczywiście, że ma wszystkie inne, prawda, to jest z takich lepszych. No to wtedy to może coś wylosuje, ale tak ogólnie to się rzadko zdarza, że poleci coś dobrego. A przeważnie jeszcze jak są wyprzedaże, to w ogóle lecą same kupy. No przynajmniej ja miałem jak do tej pory takie doświadczenie z tym, więc odradzam wam po prostu kupowania tych pakietów. No lepiej kupić sobie samochód taki jaki się chce, a nie kota w worku. No. Tyle na ten temat. Dziękuję wam bardzo, że byliście teraz w takim kupowaniu pakietów z samochodami, nagrodami. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej.